To Wojtko, powiedz nam jeszcze o koncertach za granicą. Gdzie grałeś, co zwiedziłeś? Ostatnio pamiętam, że grałeś z Die Totenhosen, niemiecki zespół. Czy zaprosili cię do Niemiec na jakiś koncercik? No wiesz, akurat tutaj dobrze trafiłeś, bo z Die Totenhosen graliśmy w Polsce, w Krakowie. Ale dobrze trafiłeś z tym, że czułem się tam tak, jakbym grał w Monachium, dlatego, bo 95% publiczności była niemiecka. No było to w skali 24 lat grania wyjątkowo dziwne zjawisko, że grasz jakby, można powiedzieć, u siebie, a czujesz się, jakbyś był gościem. To ten chodzę się czuł jak u siebie, bo 95% ludzi przyjechało jednak z zagranicy zachodniej. Koncerty Totenhosen owocują przede wszystkim tym, że dzielisz scenę z kapelą wybitną i wyjątkową. To jest jeden z najlepszych zespołów w danym gatunku chyba na świecie, nie tylko w Europie, który gra trasy koncertowe po Argentynie, po Kubie, Brazylii, Japonii i wielu jeszcze innych krajach, który jest cenionym, szanowanym zespołem. Gra nawet chyba dłużej niż my, o rok czy dwa. I dla nas to każdy występ u boku zespołu typu Exploited, typu UK Subs, czy właśnie nawet chyba najbardziej typu Totenhosen, to jest nowe doznanie, nowe przeżycie. Jeszcze wtedy możemy wiedzieć albo jak wiele nas dzieli, albo jak niewiele nas dzieli do tych zespołów topowych. Ja jestem zachwycony, że po raz pierwszy, a graliśmy czwarty raz Totenhosen w życiu, po raz pierwszy śpiewałem z nimi na scenie piosenkę Arme der Verlierer. To jest utwór i nikomu nie wolno się z tego śmiać, śpiewałem go po polsku. Na osobiste zaproszenie Campino, wokalisty Totenhosen, który przyszedł w garderobie do mnie i zapytał, czy nie chciałbym z nimi tego kawałka zaśpiewać. To dla mnie jest pewne przeżycie. Zresztą udokumentowane na stronie Totenhosen oryginalnej, oficjalnej. Można to sobie sprawdzić, jak to tam wyglądało. Myślę, że zaprzyjaźniliśmy się dość mocno ostatnio właśnie z muzykami Totenhosen. Dla mnie również bardzo znaczący jest fakt, że poszczególni muzycy Totenhosen, którzy wcale nie muszą, wyjątkowo pozytywnie się wypowiadali na temat naszego koncertu u ich boku. Zresztą sam Campino powiedział, że graliśmy najdłuższy support na obecnej trasie, bo supporty grały po pół godziny, Farbenere pozwolono grać godzinę. To nie zaowocuje prawdopodobnie koncertami w Niemczech, bo nie oszukujmy się, Totenhosen to jest zespół z tak zwanej wyższej półki. Oni w supportach przebierają jak ludzie w sklepie kupując guziki, więc tutaj akurat z tym to bym tak nie szalał. Natomiast Farbenere rzeczywiście grywa dużo za granicą. Zacznijmy od najbliższej granicy Przemyśla, czyli od Ukrainy. Graliśmy tam trzy festiwale, Slavskie Rock, trzykrotnie. Mało tego, wszystko wskazuje na to, że za rok pojedziemy tam po raz czwarty. U boku wielu ukraińskich zespołów, tam grają też formacje z Niemiec, czasami z Polski. Grało między innymi Tabów w tym roku. No, zdecydowanie można powiedzieć, że Ukraina jest na etapie takim, jakim Polska była 30 lat temu. Czyli oni są zachwyceni w ogóle muzyką, tym, że ktoś do nich przyjeżdża, że mogą uczestniczyć w koncercie. I to mi się podoba. Ja w piosence Arabika śpiewam, szukamy dziewiczych miejsc. Taka Ukraina, jeżeli chodzi o granie koncertów, są dziewicze miejsca. Bo oni tam tak naprawdę dopiero rozpoczynają w całą drogę taką, którą myśmy mieli 30 lat temu już za sobą. U nas widać momentami element zmęczenia, graniem ilością koncertów. Natomiast tam widać radość z każdego dźwięku zagranego ze sceny. To mi się podoba. Graliśmy również na Ukrainie koncerty w Lwowie i Kijowie, też wspominam bardzo sympatycznie, nie ukrywam. Ale zmieniając kierunek, w Niemczech u boku zaprzyjaźnionego zespołu Dritte Wahl grywamy bardzo często. Nawet już nie jestem w stanie zliczyć koncertu, mogę tylko powiedzieć, że Niemcy mamy obcykane, jeżeli chodzi o granie koncertów, bowiem Berlin, Hamburg, Monachium, czy Berlin, Hamburg, Monachium, Düsseldorf już stały za nami otworem. Graliśmy również w Wiedniu, w bardzo prestiżowej sali Arena, u boku Dritte Wahl, zaprzyjaźnionej kapeli niemieckiej. Mamy za sobą też trasę koncertową we Włoszech, parę występów we Francji, Słowacja, Czechy. Czyli nie próżniacie, cały czas Farbenere jest w drodze. Wiesz, przez 24 lata, to nie tyle, że nie próżniłem, przez 24 lata trochę się wydarzyło, tak to powiem. Natomiast jeżeli chodzi o koncerty u boku zachodnich kapel, najlepiej wspominam to, od czego ty zacząłeś, czyli Die Totenhosen. Słuchajcie, powiem coś, co muszę powiedzieć. Jestem pełen podziwu tutaj dla trzech gentlemanów pod sceną. Bo nie dość, że trzymają barierki, jedna już pękła,
to jeszcze do tego, powiem wam więcej, podrygują, podtańcowują i jeszcze sobie podśpiewują. Brawa dla tej trójki! Tym bardziej, że kolega ma koszulkę, która wszystkiemu zaprzecza. Ma koszulkę, pierdolę nie robię, ale pracuję tu za trzech. Brawa dla nich! Ale zdrowie wam. Mikołaj, nasz perkusista, powiedział, że Artur, który robi dzisiejszy koncert, to jest taki mini Kobra, czyli młodszy syn Andrzeja Krajeńskiego ze zespołu Kobronowska. Brawa dla Artura! Słuchajcie, te brawa to są takie, że takie brawa to możecie u cioci na imieninach sobie odpierdzielać. Arturowi się należą większe brawa! Brawa dla Artura! Słuchajcie, jeszcze Artek ma dzisiaj urodziny. Zaśpiewajcie Artkowi 100 lat, bo mnie już bardzo boli. 100 lat! Powiem wam jeszcze, na czym polega fenomen Artura. Artur mi kiedyś zdradził, mówi: stary, ja bym w życiu do niczego nie doszedł, gdyby nie to, że poszedłem na maturę i żeby czuć się swobodnie i stosownie, na maturę włożyłem sobie fioletowe spodnie. I wyrosło to, co wyrosło! Ojciec Tadeusz! Wczoraj kupiłem spodnie w kolesie po przyjściu do domu. Ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Czuję, że o nich mi zazdrości. Na świecie nie ma takich spodni jak ja. Całe fioletowe szerokie. Ale nikt na świecie nie ma takich spodni jak ja. Całe fioletowe szerokie. Super w ogóle, wiecie, mam dość. Zaraz kopam jedno szuflady, żeby w niedzielę znowu w nich pójść. Niech na świecie nie ma takich spodni jak ja. Całe fioletowe i szerokie la-la-la. Ale nic na świecie nie ma takich spodni jak ja. Całe fioletowe i szerokie la-la-la. Spodnie czarne, niektórzy mają czerwone, niektórzy mają niebieskie, granatowe. A ja, i tu koleżanka również, mamy czasami na sobie spodnie fioletowe. I nikomu nie wolno się z tego śmiać! Wciąż płaczę, aby
kupić nas. Sprzedajecie nas bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to był podróg. Zabraniacie dźwięku wszystkich strych. Nikomu nie wolno się z tego stać. 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 Ta złotka odmyja przestrzeń. Coś czujecie, ja dokładnie powiem. Że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam przyszli. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. 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 Śmiać, 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 dziękuję bardzo, Farben, Leren i Brinch, a znaczy wiele.